Kiedy odsłonimy obrus, co zdarza się wyjątkowo, zobaczymy tutaj wycięty niewielki kwadrat zamurowany również przez księdza biskupa w dniu konsekracji tego ołtarza, co znajduje się w środku, relikwie. Czyje relikwie? Zawsze w ołtarzu instalowano relikwie męczenników, dlatego że pierwsze kościoły budowano na grobach męczenników. Potem, kiedy era męczenników się skończyła i kościoły wznoszono na takich terenach, gdzie męczenników nie było, tak jak chociażby u nas, na pamiątkę tego pierwotnego zwyczaju zawsze w ołtarzu umieszczano relikwie świętych męczenników.